Cześć. To będzie bardzo dobry dzień. W 3 minutach uskrzydlania wita Cię Alina Kaźmierczak. Wczoraj jechałam w pociągu do Warszawy i chcę Ci opowiedzieć, co mnie tam spotkało. Kiedy wsiadłam do przedziału, siedziała tam starsza kobieta i mężczyzna troszeczkę młodszy od niej. Jak się okazało, była to matka z synem. Starsza pani Alicja miała 93 lata. Słuchajcie, ja przez całą drogę byłam tak nią zafascynowana, ponieważ ona jechała ze Szczecina do Białegostoku. 12 godzin podróży. Ona miała w sobie taką energię i ona opowiadała o tym, jak wygląda jej życie, czyli że codziennie rano wstaje, ćwiczy, rozciąga się na taśmach, je sobie śniadanko, lubi warzywa, codziennie 4 km spaceruje. Mało tego, zaczęła opowiadać, jak różne dysfunkcje życiowe pomagają jej się rozwijać. Ponieważ mówi tak, że kiedy przeszła na emeryturę, to zaczął jej się psuć wzrok. No i mówi, no ona tak bardzo przeżywała to, że nie może czytać ulubionych książek, że jest taka załamana i mówi, no wie pani co, no ale ja wiedziałam, że ja muszę sobie coś znaleźć, czyli muszę coś zrobić. Ja nie mogę czytać, nie mogę robić na szydełku, ponieważ wzrok mi się bardzo pogorszył. No i ja zaczęłam piec i gotować, gdzie całe życie tego nie robiłam. No i teraz pieczę 6 tortów, o których mi opowiadała. I ja tak sobie słuchając jej mówię, wow, jaka to niesamowita historia, jaka to niesamowita motywacja. Kobieta, która ma 93 lata i z taką pasją, energią mówi o tym, jak ona gotuje, jak przygotowuje posiłki na niedzielę dla dzieci i dla wnucząt. I po prostu mówi to z taką pasją i z taką energią. Jak później jechaliśmy dłużej, okazało się, że kobieta miała bardzo trudne życie. Przeżyła wojnę, przeżyła głód, przeżyła śmierć swojego syna na swoich rękach, przeżyła 2 zawały, ale właśnie ma miłość do życia, miłość do siebie i mówi, że obojętnie jaka sytuacja ją w życiu spotka, to ona ma siłę w sobie, żeby ją pokonać. Ja sobie pomyślałam, wow, też bym chciała w przyszłości być taką staruszką i myślę, że to powinna być nauka dla nas wszystkich. Miłego dnia!